Co prowokatywność daje mi jako coachowi? Oj. Tak marketingowo powinnam powiedzieć, że nowe narzędzie do Twojej skrzyneczki, narzędzi coacha. A tak na serio, powiem Ci, drogi coachu, nic ciekawego. Nic ciekawego, ponieważ ta metoda będzie niewygodna i jest, jak to mówi dr Noni Hofner, ciągłą superwizją coacha, taką autosuperwizją. Ponieważ ona de facto bardzo mocno pokazuje, na ile jesteśmy w swoim świecie, rozmawiając z klientem, a na ile pozwalamy sobie tak naprawdę być w uważności na świat klienta. I być, ponieważ zadaniem w prowokatywności, jednym z zadań coacha jest bycie wraz z klientem w jego świecie i od wewnątrz niejako poszerzanie perspektywy klienta, nie naszą. Pozwolenie mu niejako od wewnątrz poprzyglądanie się sobą bez różnych perspektyw. W związku z tym jakby jest takim weryfikatorem ta metoda dla coacha, na ile pozwoliłem sobie moje ego odłożyć, a być po prostu człowiekiem z człowiekiem. Przy całych kompetencjach coachingowych, wiedzy, doświadczeniu. Być po prostu. No? To jest jakby jedna rzecz. Na pewno daje, i to bardzo często nam coachowie mówią, daje więcej odwagi do bycia prawdziwym podczas sesji, do bycia autentycznym. Czyli to zaproszenie, do którego z którym niejako coach wychodzi do klienta pod tytułem bądź bardziej odważny w swoim życiu, bądź bardziej prawdziwym, bądź bardziej jakiś, to de facto ta metoda wymaga od prowadzącego to, do czego zapraszasz, sam pokaż. No, jakby nie da się inaczej. I to jest jakby jedna rzecz. Chcesz coś powiedzieć, czy mi się wydaje? Okej. I myślę, że to, co daje coachowi, to też, że wspiera go w takiej weryfikacji wraz z klientem, na ile to, co on mówi, jest tylko na poziomie słów, a na ile jest też na poziomie emocjonalnym i na poziomie wewnętrznym. Na ile, sprawdzeniem, na ile te wszystkie rzeczy, które niejako biją z klienta, na ile są dla niego świadome, na ile nie do końca, jest metodą, która coachowi pozwala, jak niektórzy twierdzą, szybciej i sprawniej dotykać sedna problemu. Jest też tak, że wiele osób mówi o tym, że prowokatywność, nawet jeżeli jej nie stosują, to mają dzięki niej więcej odwagi do bycia kolorowym podczas sesji, do wychodzenia poza schematy i zapraszania do wychodzenia, ale poprzez to, że sam nie jestem już do wypracowywania swojego własnego stylu. Jest też metodą, która pozwala i wzmacnia w coachu jego własne poczucie zaufania tak do klienta, jak i do samego siebie podczas pracy. Uczy jak można w sposób z uśmiechem towarzyszyć człowiekowi w jego wyzwaniach, w jego problemach i trudności, ale żeby to naprawdę wybrzmiało, to jest dla mnie ważne, w uśmiechu, a nie śmianiu się z. Nie? W prowokatywności bardzo ważne jest, że zapraszamy osoby do tego, żeby uśmiechnęła się do swojej rzeczywistości, ale nie śmiejemy się z niej. Nie? Jakby nie śmiejemy się, w sensie nie ma tam ataku na poziomie tożsamości bądź wartości, tylko bardziej do takiego z humorem przyjrzenia się temu wszystkiemu, ponieważ w momencie, kiedy mózg dostaje informacje pod tytułem mogę się uśmiechnąć, zaczyna lepiej oddychać, a co za tym idzie, szerzej widzieć, nie? A co za tym jeszcze idzie, więcej dostrzegać i tak dalej, między innymi. Jest też tak, że metoda ta pozwala wraz z klientem na większą dynamikę
pracy, na większą też taką, wiesz, weryfikację, z których z tych rzeczy, o których mówi klient, które z tych rzeczy, o których mówi klient, jest na poziomie tak naprawdę tego chcę, tak naprawdę jestem z tego dumny, tak naprawdę jestem z tego zadowolony, tak tędy chcę iść, a na ile jest to takie, wiesz, mówienie, bo się nauczyłem tak mówić. Nie? Jest też pięknym weryfikatorem, które przekonania są przekonaniami nawykowymi, a które z przekonań są opiniami, które no zaczerpnąłem, bo, nie? I na pewno to, co dostaje też coach, jest metodą, która uczy go odnajdywania jego własnej postawy i nadawania sobie roli w relacji z klientem. Ponieważ prowokatywność można stosować, zadając też zwykłe pytania coachingowe. Bo to nie jest kwestia narzędzia, tylko pewnej postawy i tego, jak ja jako coach myślę o sobie w relacji z klientem. Uczy większej uważności na to, co w relacji, czyli co w procesie, co w kliencie i co we mnie jako w coachu w tym wszystkim. Daje też o wiele wiedzy, znaczy wiele różnych rzeczy, ale myślę, że te rzeczy, które wymieniłam, są takimi, które najczęściej nam też mówią uczestnicy. Też jest tak, że pozwala głębiej pracować na wewnętrznym konflikcie, z którym przychodzi klient. Bądź też szybciej przechodzić przez w sposób świadomy, a zarazem też w dużym odkrywaniu różnych rzeczy, przez te elementy, które są w jakiś sposób trudne, ale przez to, że tam dużo jest dynamiki zmiennej i humoru przyrysowania, to nie jest to, on się nie tapla w tym wszystkim, tylko w bezpieczny, a zarazem zmienny, bezpieczny może niewłaściwe słowo, ale w taki sposób dla niego inny, przejść i zweryfikować, gdzie są moje granice te prawdziwe, a na ile już te granice, które mam, niekoniecznie mi służą. A co daje terapeucie? To samo, co coachowi, a jednocześnie, wiesz co, myślę, że na pewno wspiera proces diagnostyki pacjenta, na pewno wspiera, i to wiemy od terapeutów uzależnieniowych, w sensie pracujących z uzależnieniami, że jest bardzo pomocny na różnych etapach pracy z uzależnionymi, żeby pokazać im, co sobie fundują, nie w sposób kolejnej pogadanki, ale właśnie poprzez pracę absurdem i przerysowaniem, bez oceniania, pokazać różne perspektywy, różne obrazy, różne rzeczywistości, których on nie dostrzega, a poprzez to wyzwala się większe poczucie odpowiedzialności za to, co funduje sobie i innym. To, co jest niesamowite też, to to, że terapeuci bardzo często mówią, że ich pacjenci zaczynają szybciej i sprawniej przejmować na siebie na nowo różne zadania i też widać u nich wzrost takiej sprawczości życiowej i takiego poczucia możliwości. A także w większy sposób są w stanie na informowanie terapeuty także o tych miejscach, które nie tylko są bolesne, ale z których są zadowoleni, nie? W procesie bądź po prostu w życiu. Mają większą łatwość do docierania do tego, co ich buduje, a nie tylko to, co stanowi syndromy destrukcyjne. Zresztą prowokatywność jest niczym innym jak właśnie wykorzystaniem wszystkich nawyków i przekonań ograniczających jako elementy do budowania siły i możliwości, czy
taka ironia losu, nie? Że czy nie wiem, czy to dobrze podazwałam, ale że tam, gdzie jest utknięcie, tam jest duża energia. Tylko jest kwestia, na ile zauważymy, które elementy tego utknięcia w przerysowaniu są niczym innym, jak cukierkami dla naszego mózgu. Bo gdybyśmy nie mieli korzyści z utknięcia, to byśmy nie byli w takim małym dołeczku.